Mówił o nim przede wszystkim. Kończy się powoli nasze przygotowanie do Światowej Dni Młodzieży. Światowej Dni Młodzieży, które w tym roku mają miejsce, to wiemy dokładnie, tak? Dzisiaj ostatnią niedzielę tego przygotowania do Światowej Dni Młodzieży. Za parę dni młodzież z całego świata w osobach swoich przedstawicieli przybędzie do naszej diecezji także, aby w drodze do Krakowa spotkać się z kościołem, spotkać się z miastem, spotkać się z rodzinami. Za tydzień w każdej parafii naszej diecezji będziemy mieli kilkadziesiąt czy ponad 100 przedstawicieli z krajów różnych, ludzi mówiących różnymi językami, ale będących członkami tego samego kościoła, który zgromadził się w Krakowie wraz z papieżem Franciszkiem, aby przeżywać to wielkie święto kościoła tutaj, wielkie święto młodzieży zgromadzonej wokół najważniejszego pasterza, papieża Franciszka. To będzie już za dwa tygodnie. A my w Warszawie, w Kościele Świętej Anny, wczoraj ojcu dobrojkami, mamy to szczęście, że w to przygotowanie możemy włączyć osobę błogosławionego Pietro Ksiądza Serna, który jest nam dzisiaj obecny w tajemnicy Eucharystii. Jest nami obecny w tajemnicy świętej obcowania, ale ta obecność błogosławionego, współczesnego błogosławionego, przypominają nam te zdarzenia, które przed chwilą, przed tą mszą świętą wprowadziliśmy do naszej świątyni. Młody człowiek, żyjący na początku XX wieku, urodził się w Turynie w 1901 roku i tam się zmarł w roku 1925, więc żył zaledwie 24 lata. Człowiek, który jak każdy człowiek, jak każdy młody człowiek chciał być szczęśliwy, ale potrafił tego szczęścia szukać tak, że i osiągnął w pełni w tym drugim życiu, czyniąc wiele wspaniałych i dobrych rzeczy, pokazując innym nieustanną więź z Bogiem, choć niczego nie czynił na pokaz. Bo tego szczęścia i tej odpowiedzi, jak być szczęśliwym, szukał u Pana Jezusa. Przyjmował to słowo, tę odpowiedź, którą dawał mu Jezus Chrystus. Dlatego był normalnym, a zarazem niezwykłym uczniem, studentem, młodym, inteligentnym, zaangażowany w kościół, w Turynie i we Włoszech, nie tylko. Człowiekiem głębokim, a przede wszystkim człowiekiem konsekwentnej wiary. Chciałbym się powiedzieć, i tak jest naprawdę. Idealny wzór dla młodzieży, dla studentów, dla inteligencji katolickiej. Dlatego jest tutaj z nami dzisiaj relikwie błogosławionego Pierdziorgio Frasatniego towarzyszyły kilku światowym dniom młodzieży. W ten sposób papieża i apostołów i papież Benedykt i papież Franciszek widzieli, w jakim sensie chcę pokazać ten wzór młodym ludziom, do których będzie mówił, z którymi będzie się modlił. Bo przecież doskonale wiemy, my też wiemy, że ci młodzi ludzie, na których nieraz patrzymy w różny sposób jako dorośli, oni będą naszymi następcami w świecie, w kościele, w rodzinach. I mimo tego, co nieraz słyszymy o młodzieży, będą naszymi dobrymi następcami. Tak jak to mówią nieustannie papieże Paweł Święty, wy jesteście nadzieją Kościoła i świata. Przejmijcie Kościół i świat swoją odpowiedzialność, bo to jest Boży świat, bo to jest Kościół Boga. I z pewnością będziecie to czynić inaczej,
niż nasze pokolenia, ale będziecie to czynić owocnie i dla dobra świata, i dla dobra Kościoła. Wróćmy jeszcze raz do tego pytania o szczęście. Każdy człowiek chce być. Ten, który jest starszy, ten, który leży w szpitalu, ten, który jest w sile wieku życia, a zwłaszcza szczęśliwym chce być młody człowiek. I to jest normalna troska, normalne pragnienie, bo to szczęście porywa do tego, żeby być szczęśliwym nie tylko tutaj, ale żeby być szczęśliwym na zawsze, na wieki. Bo pragnienie szczęścia jest tak potężne. Jeżeli jest jakiś problem, to problem jest tylko w tym, że nie zawsze, może czasem chciałbym się powiedzieć dzisiaj we współczesnym świecie dość często, ludzie, zwłaszcza młodzi, szukają tego szczęścia nie tam, gdzie go szukać powinni i nie tam, gdzie go mogą znaleźć. I bardzo często zdarza się, że szczęście jest czymś wspaniałym i godnym pożądania. Porównują, że wręcz stawiają znak radości z doraźną przyjemnością. I zamiast szukać szczęścia, szukają przyjemności, a ta przyjemność, każda na to do siebie, że przemija, że pozostawia rozczarowanie, że pozostawia frustrację. I dlatego ten młody człowiek, który przyszedł do Jezusa, wspomina ten fragment Ewangelii, ponieważ on dla wszystkich, a też ostatnich czasów, związanych z Dniami Młodzieży, był fragmentem, do którego nawiązywali. Ten młody człowiek, który przyszedł do Jezusa i powiedział: Panie, jest mi słowa, robił człowiek, był szczęśliwy i zbawiony. Czyli szczęśliwy to zawsze. A Pan Jezus odpowiedział: Boże, a kiedy się dopytywał jeszcze dalej, pójdź za mną. To jest miejsce, gdzie młody człowiek, młody człowiek każdy, powinien przychodzić z pytaniem o to największe pragnienie swojego serca, z pytaniem szczęścia. Tak czyni młodzieniec Ewangelii, tak czyni wielu młodych ludzi dzisiaj i tak czynił 100 lat temu błogosławiony dziś Pierre Georges Frassin. Z tym pytaniem i z tym szukaniem do szczęścia, szczęścia przychodził do Jezusa i przyjmował w pełni konsekwentną odpowiedź owej przykazania. A będziesz szczęśliwy. I w tym znaczeniu dzisiejszy nasz patron jest dla nas wszystkich, dla młodzieży w sposób szczególny wzorem, gdzie i w jaki sposób szukać szczęścia. Słyszymy w dzisiejszej Ewangelii o jeszcze innym spotkaniu Pana Jezusa, bo Jezus przychodził do ludzi, a ludzie przychodzili do Jezusa ze swoimi pytaniami i problemami, ale przychodzili także po to, by słuchać Jezusa. I tak oto Jezus przyszedł do znajomego sobie domu, prawie Marta. I kiedy zobaczył, jak Marta się przyglądała, przygotowała wszystko i przygotowywała, męczyła się, żeby godnie przyjąć Jezusa i Jego osłonę. A kiedy usłyszał od niej wyrzut w stosunku do swojej siostry Marii, że siedzi u stóp Jezusa i tylko szuka, tylko kontempluje, odpowiedział, ale odpowiedział w jakiś sposób afirmujący bardzo prosto. Nie powiedział, że to, co robi Marta, jest ważne. Podkreślił, troszczy się o wiele. I to jest ważne. Ale Maria wybrała szczęście. Ale podkreślił także Pan Jezus, i to jest myślę bardzo ważna wymowa tego tekstu, że w życiu człowieka powołanego do szczęścia, powołanego do zbawienia jest potrzebna uwarunkowanie między postawą Marii i między postawą Marii. I znowu dotykamy w tym miejscu naszego błogosławionego. Kiedy patrzymy na Jego życie, kiedy patrzymy na to wszystko, co czynił jako młody człowiek, uczeń, student, pracownik, który szedł ze swoim mocnym intelektem do środowisk intelektualnych, z
zaangażowany w życie Kościoła, przecież wiec tercjat dominikański w ostatnich 3 latach życia, widzimy nieustannie pertrenowany. Modlitwy i czyny, kontemplacji na wyrazy. A ponieważ tego nie pokazywał na zewnątrz, pewne rzeczy stały się jawne dopiero po jego śmierci. Kiedy się okazało, że żył Chrystus, to uczestniczył we mszy świętej codziennie, przyjmował go nie święto, a drogę do tego. A równocześnie nigdy mu nie zabrakło czasu ani na jedno, ani na drugie. Choć ludziom się wydawało, że jest tylko aktywny na właściwie działania. Był to człowiek i modlitwy, i okresy, i człowiek czynu. Czyn, który wynikał z kontemplacji. Stąd ta wielka pogoda była. Stąd to wielkie potrafił pokazać to swoje szczęście, które przeżywał na ziemi w sposób najgłębszy, jak można przeżywać człowiek głęboko wierzący, a przy tym był człowiekiem tej wielkiej równowagi między kontemplacją a czynem, a tą akcją, o której był zaprawiony, przyzwyczajony i skuteczny przez to, że był kontemplacją. I spróbujmy na koniec zobaczyć jeszcze na to życie pokazanego w perspektywie dzisiejszego słowa Bożego z pierwszego czytania. Znamy je wszyscy bardzo dobrze. Spotkanie wysłanników, Boga, kontemplantę, u wejścia do namiotu Pani Dzień, w którym mieszka stara Rada i równie stara Sara. Przyszli wysłannicy Boga, góry wyprzedł. I zwiastowali, przyjęci przez Abrahama, zwiastowali Abrahamowi rzecz nieprawdopodobną. Także po ludzku nie powinien posłuchać tego, czy tych słów wysłańców Bożych, zwiastowali bowiem narodzenie Syna, z którym będzie związana wielka przyszłość narodu wybranego i przyszłego Mesjasza. Abraham zaufał i dlatego stał się ojcem wszystkich wierzących. Ale w tym wydarzeniu jest także wielka zapowiedź tego, co będzie w przyszłości. Zapowiedź Eucharystii, ten posiłek, który przygotował. Zapowiedź Kościoła. To wszystko, co przeżył Abraham, przeżył wysłaniec. Wielki mnich prawosławny i zarazem piszący ikony Andrzej Rublow na początku 15. zdania. W 1420 roku namalował, napisał ikonę, którą zatytułował Trójca Święta. W interpretacji teologów później dodawało się Trójca Święta w Starym Testamencie. Namalował trzech wysłańców, trzech aniołów w postaci ludzkiej, którzy są przyszli do Abrahama i siedzą przy stole, na środku wielka baza z jedzeniem, spożywają ten posiłek. Za nimi dęby, za nimi dom, za nimi góra. Wszystko obrazy, które mają sobie znaczenie. Ale przede wszystkim chciałbym kazać właśnie w tym obrazie zapowiedź się Trójcy Świętej. Bóg przychodzi do Abrahama, Bóg, który jedyny, o którym Abraham jeszcze tego nie wie. Bo to miał objawić, jak ja, Pan nie wie. Ale Rublow chce pokazać także jeszcze jedną rzecz. Że wspólnota nieba oddaje się do dyspozycji człowieka. Przychodzi do człowieka w osobach trzech posłańców. A człowiek, symbolizowany tutaj przez Abrahama i jego żonę Sarę, oddaje się tej wspólnocie nieba, oddaje się Bogu. To jest istota życia chrześcijańskiego. To jest istota zjednoczenia człowieka z Bogiem. Bóg schodzi, Bóg oddaje się. Wspólnota nieba oddaje się nam ludziom. Natomiast ludzie oddają się Bogu, oddają się wspólnocie nieba. Takim człowiekiem był pierwszy Abraham, który potrafił przyjąć to oddawanie się Boga człowiekowi i potrafił do końca
oddać się. Także oddać się Bogu wtedy, kiedy przyszła choroba, pragnę przyjąć cierpienie. Jakby zrozumiał, a nie na pewno zrozumiał słowa, które także dzisiaj słyszeliśmy w czytaniu z listu do Kolosa. W swoim ciele to pełnia mądrę Chrystusa za Kościół, za Jego nowe ciało, którym jest Kościół. I ten Chrystus dziś, tu, z nami, Ewangelia, jest źródłem i nadzieją całego naszego życia. Moi kochani papieże, o których wspomniałem, zwłaszcza papież naszej jako chorób, kiedy beatyfikował Pier Giorgio Frassantiego w roku 1990 maja, bardzo mocno podkreślał w czasie tej homilii beatyfikacyjnej wszystkie jego cnoty, ale szczególnie to, że to człowiek nie pomógł, że wdrapywał się jak całe swoje młode życie na górę błogosławić po to, by być ubogim, by być czystym, by być miłosiernym. Ten wymiar jego świętości, jego życia jest niezwykle ważny dziś, kiedy zbliżamy się do nie tylko roku miłosierdzia, w którym jesteśmy, ale do światowych dni młodzieży, w których będziemy szczególnie rozważać słowa błogosławienia i miłosierdzia, albo w moim miłosierdziu. To znamienie, że tak już będzie szedł w ręce do młodzieży, na ten świat młodzieży, przypomnę głosu. Pierdziorny profesor. Krótko szukuje jego życie, pokazuje, w czym może być wzorem dla młodzieży i inteligencji. Ale w szczególny sposób rozwija właśnie tę wątkę miłosierdzia. To był człowiek, który mając czas na wszelkie mądre, intelektualne przygody, spotkania w pracy w Kościele, nawet mając czas na eucharystię, potrafił wymykać się ze swojego domu codziennie i pomagać nieść ludziom potrzebującym, ludziom chorym. Zapisała historia, że kiedy był pogrzeb błogosławionego, na tym pogrzebie oprócz ludzi znanych, spodziewanych, pojawiło się mnóstwo takich z ulicy, takich potrzebujących, takich, do których, ale mimo nie chwaląc, przychodził pierwszy do organizacji. Powiedział, że błogosławieni miłosierdzia, albo na pewno miłosierdzia. Posłyszał i rozumiał, co to znaczy, bo byłem głodny, daliście mi jeść. Byłem spragniony, daliście mi pić. I byłem przybyszy, żeby przyjeść. Bo wszystko, co uczynili, jednemu z tych najmniejszych jest w takim kontekście, w czasie tej Eucharystii, w czasie tych godzin, kiedy będziemy przychodzić tutaj, modlić się przy religii błogosławionego, idziemy, jedziemy, wybieramy się, czujemy się na proszę, na świadome tym młodzieży w pierwszym tygodniu po Warszawie, a potem w tym najważniejszym tygodniu w Krakowie, spotka się młodych. Wybaczcie, ale nie mogę nie powiedzieć w ostatnim zdaniu. Zachęcę do głębokiej modlitwy o tym, co się dzieje wokół nas. Nie możemy się tak zanurzyć w naszej tu teraźniejszości, jakoby nic poza nami się nie działo. Nie mogę nie wspomnieć o tym, co się wydarzyło i o tych, którzy przeżyli śmierć, którzy przeżyli stać się z najbliższymi. Nie można dzisiaj wspomnieć o tych, którzy zginęli w ostatnim dniu, czy w ostatnim dniu, jak w Kolosie. Modlimy się za tych, którzy zginęli, ale modlimy się także za tych, którzy stracili najbliższych, przeżywają ranę rozstępnego całego serca, a równocześnie modlimy się za oba te kraje za całą ochronę, żeby ta więź z Chrystusem pomagała budować, pomagała tam Bogu ocalać tam, gdzie on jest tak bardzo zagrożony. I aby szanowany był każdy, żeby szanowane było każde życie, bo to także wynika
z tych słów z góry błogosławieni ludzie, albo wybrani ludzie, albo wybrani ludzie. Wyznajemy naszą wiarę.